Praga, część trzecia. Na podwórku przy Muzeum Franza Kafki David Czerny zainstalował dwóch golasów, którzy potrafią pisać na wodzie, nie używając rąk. Robią to po opłaceniu SMS-a, przykuwając uwagę pań i zakompleksionej młodzieży z Niemiec. Ciekawe, czy w repertuarze golasów są cytaty z Kafki. Ruszamy na Rzeszów, dzielnicę z dolnej półki, upszczoną uchodźcami i emigrantami. O tak zwany czerwony Rzeszów zapytajcie pana Google'a. Pamiętacie miminka z placu na kampie w pobliżu mostu Karola? Rozlazł się. Te, które doraczkowały do Rzeszowa, zaatakowały wieżę telewizyjną. Może chciały coś zjeść, albo razem z mamą popatrzeć na świat z góry. Ponad 600 lat wcześniej Witkową Górę, strategiczny punkt obrony Pragi, zaatakowali krzyżole na żołdzie Jana Luksemburczyka i papieża. Husycka krucjata. Miejsca broniła garstka żołnierzy, około 50 sztuk, Pisz, Wymaluj, Mariupol, 1420 rok. I wtedy zjawił się Jan Rzeszka, kumpel Zawiszy Czarnego spod Grunwaldu, i ze swoim husyckim wojskiem pognał Szwabów aż do Kutnej Hory. Po bitwie Witkowa Góra zmieniła nazwę na Rzeszów, a Praga zyskała nową dzielnicę. W latach 20. XX wieku zaprojektowano dwupak – mauzoleum i pomnik. Mauzoleum miało przypominać o dniach chwały czeskiego oręża. Na szczęście trochę takich chwil było i starczyło na kilkanaście płaskorzeźb ozdabiających wrota do mauzoleum. Obiekt zohydzili komuniści w 1948 roku, ozdabiając kolejne drzwi scenkami z pozornego wyzwolenia kraju przy użyciu know-how ze Związku Radzieckiego. W dodatku zaczęli umieszczać w mauzoleum zwłoki zdechłych czerwonych buraków przesiąkniętych ludzką krwią. Przykład Klemens G. Ohyda. Wracamy do Jana Rzeszki. Trafił na banknoty i zasiadł na najwyższym konnym posągu w Unii Europejskiej. Projektanci, chyba przewidując to, co będzie działo się w mauzoleum po 1948 roku za sprawą komunistów, ustawili je od dupy strony konia i Rzeszki. Co innego z grobem nieznanego żołnierza znajdującym się poniżej. Ten Rzeszka i koń chronią całą swoją bryłą. I to by było na tyle.